Tylko dodam również, że witam serdecznie pana Krzysztofa Stanę, lektora polonistyki z Uniwersytetu w Kopenhadze w Danii. Witamy serdecznie. No i ja również ciebie, Janie Akselu. Też nie wiem dokładnie, jakiego słowa użyć i też powiem, człowiek o wielkim zainteresowaniu, który poświęcił dużo czasu i dużo serca, jak to ładnie się mówi, sprawie polskiej, prawda? Czy sprawą Polski. Szlachetny Szwed. Szlachetny Szwed, czyli jest szlachetny, dwóch szlachetnych Polaków, szlachetny Szwed, tak. Ja nie będę zabierał dużo czasu, króciutko, tylko plan jest taki, że pan Grzegorz przedstawi powstawanie swojej książki, najważniejsze w niej wydarzenia przez 25-30 minut, może nawet krócej, tak? Obiecuję. Dziękuję serdecznie. A później wspólnie z panem Krzysztofem i panem Janem porozmawiacie na tematy związane z książką, z jej powstawaniem, z jej treścią i różnymi zagadnieniami, które państwo chcielibyście poruszyć, podzielić się refleksjami, podyskutować. No i na koniec jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim państwu za przybycie tutaj do nas. Grzegorzu, od 20 lat trwa dyskusja, bardzo owocna, trudna, zapoczątkowana klaskami Grabowskiego, klaskami Engelkim, o trudnej przeszłości polsko-litewskiej. Rozumiem, że twoja książka w jakiś sposób wpisuje się w ten dom, a to jest w inny sposób. Ponieważ ona jest jedną z książek tego cyklu, która nie traktuje o Holokauście, o wydarzeniach 20 lat wcześniej. Może na początku spytam się ciebie, o co tu chodziło? Dlaczego napisałeś tę książkę? Jaka była idea, która cię popchnęła w tę stronę i pisała cię w ten ciąg nolens volens od Grossa przez Grabowskiego i Engelsa do Gaudena? Ja będę wynosząco na początku. Pytania, dlaczego napisałem tą książkę, to jest wiele odpowiedzi, ale jeden z powodów już wymieniłeś. To znaczy, mnie się wydaje, że w Polsce przez ostatnich samych 20 lat, a może dłużej, powstało wiele bardzo ważnych historycznych opracowań zrobionych przez polskich historyków o stosunkach Polaków do Żydów podczas II wojny światowej. I to są prace wstrząsające, to są prace niezwykle kompetentne, które z całą szczerością i brutalnością demaskują mit łagodnego polskiego społeczeństwa w czasie wojny, które właściwie robiło wszystko tylko, żeby Żydów uratować. Ten obraz jest absolutnie przez tych historyków, nie tylko tych, bo jest więcej, mówisz o Grossie, ale wielu innych historyków jest absolutnie zdemaskowany i uważam, że za wielki dorobek Polski i polskiej szkoły historycznej i unikalny we wschodniej Europie. Że nie ma takiego drugiego kraju we wschodniej Europie, który by tak szczerze i głęboko podszedł do badania stosunków własnego narodu do Żydów w czasie II wojny światowej, jak całkiem to w Polsce. Nie ma tego na Litwie, nie ma tego na Ukrainie, nie ma tego w Czechach, nie ma tego w Słowacji, nie ma tego na Węgrzech, po prostu nie ma. Trochę się zaczyna coś tam dziać, ale to po prostu jest zupełnie niezwykłe zjawisko, którego właściwie ja jako Polak jestem bardzo dumny, że akurat to polscy badacze historyczni potrafili tak szczerze i tak bezlitośnie popatrzeć w naszą własną przeszłość. Ale to, co przy lekturze tych książek, które powstały na temat właśnie udziału Polaków w Holokauście, no to tak trzeba jasno powiedzieć, byli Polacy, którzy brali w tym udział, bo policja granatowa była polską policją i ona wysyłała Żydów wagonami do obozu. Na ten temat zresztą powstała książka, która wyjdzie w marcu prawdopodobnie Jana Grabowskiego i myślę, że będzie przedmiotem ogromnej awantury, ale będzie też ważnym powodem. Znaczy to, co mnie zajmowało teraz pytanie, przecież ten antysemityzm wojenny nie spadł z nieba.
Polski. To nie Niemcy go przynieśli do Polski. On gdzieś w polskim społeczeństwie musiał być zakorzeniony. I trzeba zacząć szukać odpowiedzi na to. Czy ja chciałem zacząć szukać odpowiedzi na to. I tak się zdarzyło, że akurat i Lwów, i Ukraina stała się częścią mojego życia zawodowego w jakiś sposób. Dlatego, że jak dostałem dyrektywę do książki, bardzo dużo jeździłem do Lwowa i spotykałem tam wspaniałych ukraińskich pisarzy, i intelektualistów, i historyków. I od nich trochę się dowiadywałem o tym, co się działo we Lwowie, nie tylko w czasie II wojny światowej, ale w czasie I wojny światowej. I jak już okazało się, że mam dużo wolnego czasu, bo jestem zwolniony z pracy, to znam, że to jest czas, w którym powinienem spróbować sobie wyjaśnić, co oznaczały te informacje, które od nich dostałem. Ja to w książce opisuję, tamto zdjęcie jest reprodukowane. Ja tą historię zawsze przytaczam. W jakiś letni wieczór siedzę w naszej ulubionej, mojego mega przyjaciela knajpie we Lwowie wieczorem wspaniały i dostajemy pismo, taki kwartalnik ukraiński, nazywa się I, który otwiera mi tam jest zdjęcie spalonej synagogi. Znaczy myślałem, że to jest kościół, bo to jest architektura manierystyczna, to jest synagoga zbudowana pod koniec XVIII wieku. W stylu takiego lwowskiego manieryzmu i ja mówię, o, spalony kościół. On mówi, nie, to synagoga spalona. Lekko się zdziwiło. A ja mówię, to Niemcy to spalili w czasie wojny. On mówi, nie, to Polacy w 18 roku. No to dla mnie było, jak, co, kiedy i tak dalej. I to był Andrzej Pawłyszyn, wybitny tłumacz polskiej literatury, wspaniały człowiek. On mówi, ja tutaj ci pokażę miejsce, gdzie ta synagoga była, bo tę synagogę rzeczywiście Niemcy spalili w czasie wojny, tak jak spalili właśnie wszystkie synagogi, bo z wyjątkiem jednej przy placu świętego Teodora. I poszliśmy taki nocny spacer poza Marsynowie i to było dla mnie oczywiście ogromne przeżycie, poza Marsynów jest tą dzielnicą, tą dzielnicą żydowską i jeżeli chodzi o skalę, to Kazimierz jest cztery w stosunku do skali za Marsynowa, bo Lwów to było naprawdę wielkie, wspaniałe miasto. I dzielnica żydowska była też imponująca. Oczywiście im dalej była biedniejsza, ale to centralne budynki to jest niesamowite. Jak było to bogate miasto i również jak bogata była dzielnica żydowska. Ale to jest tak, jak napisał we wstępie Adam Zagajewski, który zrobił rzecz niezwykłą, że zgodził się napisać wstęp do mojej książki, bo on nie pisze wstępów do książek. Ale on jest człowiekiem urodzonym we Lwowie, miał 6 miesięcy. Jego rodzice wyjeżdżali w 1945 roku z Lwowa i on, zresztą Witkowi opowiadałem przed chwilą o tym i mój wydawca mówi, wiesz, trzeba tą książkę jakoś tak obudować, bo ona nie będzie łatwa. I zadzwonił do Adama Zagajewskiego i Adam Zagajewski powiedział, ja nie piszę wstępów, nie, ja jestem zajęty, nie mam czasu i tak dalej, no ale przyjrzyj mi tą książkę, bo ona już była w wersji niemalże ostatecznej, jeszcze pracowałem, zobaczę jak przeczytam. Ale dopiero za 2 miesiące, bo teraz mam wyjazdy zagraniczne i tak dalej. I w 2 miesiącach Andrzej Nowakowski odzwonił do mnie i mówi, wiesz, miałem dzisiaj telefon Adama Zagajewskiego i powiedział mi, wiesz, ja tą książkę przeczytałem i ja napiszę na niej wstęp. A dla mnie był taki sygnał, że naprawdę nie jest najgorzej z tym, co napisałem. Z dużych powodów. I on napisał tej książce, że wiedzieliśmy i nie chcieliśmy wiedzieć. Czyli to takie mechanizm psychicznego wypierania zbrodni, który jest oczywiście naturalny, można powiedzieć, tylko że nie było mechanizmów przeciwnych. To jest jak ten mówi, że chcecie zapomnieć, ale tego się nie da zapomnieć. I w związku z tym dla mnie akurat pisanie tej książki było taką, ona powstawała przez 3 lata prawie, więc to nie jest tak, że te wszystkie myśli, które Państwu teraz wygłaszam, to miałem na początku pisania, tylko one są taką jeszcze refleksją nad całym procesem powstania książki, takim dogrzebywaniem się tego również we mnie, co ja o tym myślę właściwie, jak ja powinien na to reagować. I to podejście widzieliśmy, a nie chcieliśmy wiedzieć, uważam za niesłychanie trafne. Choć prawdę mówiąc, to co w książce wykazuje, to zostało tak starannie wytarte w polskiej historii, że większość ludzi o tym nic nie wie, łącznie z Żydami.
potomkami rodzin lwowskich, którzy z mojej książki się dowiadywali o tym, co się stało 22 listopada 1918 roku. Na pytanie, dlaczego pamięci żydowskiej to nie przetrwało, ja oczywiście piszę we wstępie, że no przecież Żydzi są mordowani przez Niemców we Lwowie, prawda? Więc bardzo niewielu Żydów przetrwało, ale jakaś grupa przetrwała w rosyjskiej części, prawda? Byli deportowani, czy niektórzy uciekli na wschód, ale oni tej pamięci też nie przekazali. W okresie międzywojennym Insler, taki wybitny publicysta żydowski, próbował o tym pisać, ale mu cenzura to zdejmowała. Po wojnie, od 1945 roku, nie wolno było w Polsce pisać o Lwowie ani dobrze, ani źle, bo Lwów nigdy nie był polski w tej komunistycznej propagandzie. To było zawsze odwieczne sowieckie miasto. Więc pytanie o podejście polskich historyków pojawia się dopiero od roku 1989, kiedy już można zacząć pisać badań. I dlaczego się tym nie zajęli? To już jest pytanie, na które ja już nie będę odpowiadał. To niech oni o tym mówią, ale w każdym bądź razie ja właśnie próbując to, co mówię, dowiedzieć, co się stało we Lwowie wtedy 22 i 23 listopada, zacząłem oczywiście od przeszukiwania polskich źródeł, polskich opracowań. I tam właściwie nic nie ma. To była taka informacja, że Ukraińcy się wycofali w nocy z 21 na 22 i wtedy nastąpiły jakieś nieprzyjemne fale rabunków i też zawóz z dzielnicy żydowskiej, bo dezerterzy, bandyci, Ukraińcy, bandyci żydowscy, to jest też taka... Oni poszli po prostu dlatego, że miasto było pozbawione ochrony wojskowej, bo wojska polskie walczyły z Ukraińcami, ci uciekli i w związku z tym były dwa dni nieprzyjemnych wydarzeń, to jest wszystko. I potem się przychodzi od razu do obrężenia Lwowa i wojny polsko-ukraińskiej, która trwa jeszcze jakiś czas, rok, półtora właśnie, tam walki trwały dużo dłużej. Lwów był okrążony przez wojska ukraińskie bardzo długo i tak dalej. Ja przeczytałem tą hagiografię na temat obrony Lwowa i sam zresztą w jakiś sposób byłem wychowany w kulcie obrony Lwowa. To taka ważna rzecz, to jak Częstochowa, no, że Polacy sami zdobyli to miasto, odbili Ukraińcom i to taki ważny czyn, czy zbrojny, patriotyczny i tak dalej. Przeczytałem pamiętniki Mączyńskiego, to Bory Lwowskie. Przeczytałem wszystkie, powstała taka organizacja, Towarzystwo Historyczne Obrony Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, tak długa nazwa. Ona wydała wiele pozycji, łączna objętość tych pozycji to jest jakieś 2000 albo 3000 stron wspomnień najróżniejszych uczestników. Ja je wszystkie przeczytałem po prostu. I tam prawie nic nie ma o pogromie. Jak jest, to już jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Jak się pojawia jakieś informacje, tym bardziej, że mimochodem pojawiają się informacje sprzeczne z informacjami z innych zeznań, wtedy można demaskować pewne kłamstwa, które zresztą tutaj w tej książce pokazuje. Ale dopiero przy takiej książki austriackiego historyka Milcha, który napisał taką książkę, polski tytuł to będzie Lwów, miasto napięć etnicznych 1914-1945, ona pisze po niemiecku, ale też jest po angielsku wydana. I on opisuje ten trójkąt napięć etnicznych polsko-żydowsko-ukraińskich, wskazami, że są jakieś archiwa w Lwowie. I on cytuje jakieś zeznania i mówi, to ja muszę tam pojechać i te archiwa zobaczyć. I miałem te sygnatury z jego książki, pojechałem do tych archiwów i właśnie z moim przyjacielem, który bardzo wiele mi pomógł, tym ukraińskim przyjacielem Andrzejem Pawiszem, zaczęliśmy czytać katalogi ukraińskie, szukać, czy cokolwiek jest do tych wydarzeń i tak dalej. I nagle zaczęły nam wypadać jakieś sygnatury, to był opis 1918, Żydowski Komitet Ratunkowy, no takie rzeczy po prostu. No więc ja zamówiłem te wszystkie materiały, to się czeka kilka dni. I po kilku dniach przyszedłem i leżał 100 steczek, ja otworzyłem, to po prostu zdębiałem. Bo zobaczymy zeznania ofiar i świadków po prostu, które przez 100 lat właśnie leżały w archiwum we Lwowie, których nikt nie opublikował. I to było tak przejmujące wertowanie tych... Ja wszystkie mam przefotografowane. Zrobiłem sobie fotografię wszystkich tych zeznań, więc ja to mam wszystko na komputerze, bo tego się tam nie, na tym się nie dało pracować. Na miejscu. To są tak ubogie warunki, to jest biedny kraj, to są takie postsowieckie standardy
meble czasami prawie się rozpadające i tak dalej. Więc ja to wszystko fotografowałem i potem siedziałem przy komputerze w Polsce i powiększałem, przepisywałem, czytałem. Ale wtedy wiedziałem, że już wiem, o czym mam napisać tą książkę, że, to, że ja się nie opieram już wtedy na takich zdawkowych informacjach innych historyków, tylko że ja po prostu opowiadam albo pokazuję relacje świadków i ofiar. I to jest kompletnie inny głos, prawda? Że to jest, to nie jest jedni napisali tak, drugi napisali tak, nie, ja po prostu relacjonuję, czy ja zamieniam się w człowieka, który tamtym ludziom daje głos właśnie posyła. Więc, a do tego jeszcze, jak już się zaczyna czytać, to się dostaje inne tropy bibliograficzne. Czytałem rzeczy, które nie wiem, dlaczego polscy historycy nie chcieli czytać. Na przykład ja przeczytałem jednak ten artykuł pierwszy o Pawle Lwowskim, który się ukazał w Neue Freie Presse we Wiedniu 30 listopada 1918 roku. Ja znam niemiecki, więc mogłem go przeczytać. Schwabachą zresztą, co nie jest najłatwiejsze, ale jak się człowiek skupi, to nie? Po czym nagle znalazłem postać Feldsteina, to jest przejmującą postacią asymilatora, który widzi ofertę polityczną niepodległej Polski właśnie w czasie pogromu, a który 3 lata wcześniej pisze po niemiecku broszurę adresowaną do europejskiej opinii publicznej, że w Polsce, mówię, że w Polsce z antysemitów jest kłamstwem, że Polska będzie najszczęśliwszym krajem dla Żydów. I on, zresztą też w książce wszystko opisane, ja nie chcę stresować książki, więc i nawet pojawiło się tyle różnych elementów, które zaczęły do mnie docierać i dotarłem do archiwalnych materiałów, potem dotarłem do tych 4 zagranicznych raportów, które są na temat pogromu we Lwowie i innych pogromów na Kresach w listopadzie, grudniu i pierwszej połowie 19 roku dokonywanych przez wojska polskie, które idą na wschodni walczy. Bo wszyscy wiedzieli, że istnieje raport Mordenhała. Się okazało, że w komisji Mordenhała nastąpił rozłam i był raport jeszcze Jedwina i Johnsona, po czym był brytyjski raport Stuarta Samuela i jego pracownika kapitana Reita. I to są rzeczy, które można przeczytać, tylko nic w polskich książkach na ten temat nie znalazły. Czy polscy historycy kompletnie jakby tego nie zauważyli, bo to co było, że jest o czym pisać. No i te 2 najważniejsze dokumenty są 2 polskie oficjalne dokumenty rządowe, nigdy przed wojną nie ujawnione, ale które są. To jest raport Chrzanowskiego Wasercuga z 17 grudnia 1918 roku. Pisze wprost, że to był pogrom, podaje jeszcze zawyżoną liczbę ofiar, ale pisze wprost o bandytyzmie, który się tam działo i że z pracami polscy żołnierze i polska ludność cywilna. Raport przygotowany na zadanie Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I potem jest raport sędziego Rymowicza, który jest po prostu wzorem uczciwości prawniczej, dlatego że on ten raport jako sędzia Sądu Najwyższego sporządził, wysłany przez polski rząd do Lwowa na początku 1919 roku. I on przez 3 miesiące zebrał 1000 zeznań. I on pisze wprost, to był pogrom. To są kontrowersje co do liczby ofiar oczywiście, on ją zmniejsza. Zdaje, że minimalna liczba to jest 50 osób, a nie 73, jak ustalił Żydowski Komitet Ratunkowy. Ale to jest kwestia sporów metodologicznych, czy ktoś, kto umarł później po pogromie, to był ofiarą pogromu, czy nie było ofiarą pogromu. Ale to kogoś zastrzelono na ulicy, w strzelaninie, to było ofiarą. Ale on nie ma żadnych wątpliwości, że to był pogrom. I on pisze, że to było bestialstwo. Bo ten raport zachował się po angielsku wyłącznie. Do Kongresu Amerykańskiego i został raz w 2004 roku w kwartalniku Historii Żydów Polskich. Na pewno oszałujący nakłady 300 egzemplarzy. I wszyscy go poczekali, bo jest po angielsku, jeszcze z komentarzem angielskim. No więc w ten sposób dokumenty były tylko... Jakby nikt nie chciał tego zebrać do kupy i te. Więc... No i to z tym. Tak się powinna ta książka. To już może starczy. A teraz nie pytajcie. Tak, tak. Państwa. Może ja, jeżeli pozwolił, ja zacznę. Ja mam stać, czy się... Stać. Lepiej idzie. W twojej książce ja widzę to najlepszą konstrukcję faktograficznej, którą przeprowadzasz niesamowitą tytułowitością, cytując setki dokumentów. I myślę, że na tym się nie będziemy zastanawiać, ponieważ wszyscy albo przeczytali, albo przeczytają tę książkę i te fakty są tak oczywiste, że nad nimi nie ma dyskusji. Druga część książki polega na twojej próbie znalezienia początków tej fenomenologii wypierania. Jak zastanawiać się nad tą semantyką, nad tym oszustwem semantycznym, już się pojawia od samego początku, żeby uniknąć słowa pogrom.
żeby uniknąć nazywania tego. Wszystkie wyjścia we wszystkie strony. To jest druga warstwa. Trzecia warstwa, która mnie chyba jeszcze bardziej interesuje, te dwie pierwsze, to jest warstwa kontekstu historycznego i międzynarodowego, którą poruszasz, próbujesz umieścić to zjawisko, to, co się dzieje w tych dniach listopada 18 roku, w trochę szerszym kontekście, zarówno polskim, pokazując, co się dzieje w pierwszych dziesiątkach XX wieku pod wpływem Romana Dmowskiego, jego ideologii, i idziesz tutaj tę linię, prowadzisz i dochodzisz do pogromu. Jak również kontekst międzynarodowy, komisje międzynarodowe i reperkusje międzynarodowe, polski strach do sytuacji, kiedy urodzi się wolna Polska, nagle zostanie wreszcie. Brakowało mi w tym jednego spojrzenia czy faktu, który wydaje mi się, który mnie w ogóle doprowadził 20 kilka lat temu do tych faktów, do Lwowa i innych zbrodni na Ukrainie, mianowicie do tego, że kilka miesięcy później Polska podpisuje, albo właściwie inaczej, Liga Narodów wymusza na Polsce tak zwany traktat mniejszościowy czerwcu 19. Jak się w ogóle dowiedziałem o Lwowie? Ponieważ pisałem artykuł o Brandesie 25 lat temu. Bob Brandes, znany intelektualista, duński radykał, bardzo interesował się sprawami polskimi. I nagle coś się stało w 19 roku. Polacy znienawidzili Brandesa. On, który jeździł do Polski, był kochany przez Polaków, przyjmowany przez wszystkie warstwy, lewą, prawą, radykałów, konserwatystów, nagle stał się osobą non grata. Dlaczego? Ponieważ Brandes uczestniczył bardzo ostro w prasie europejskiej w kampanii na rzecz narzucenia Polsce traktatu mniejszościowego. Właśnie pod wpływem wydarzeń w Galicji i na Ukrainie i tego, co się stało z Żydami, nie tylko we Lwowie, ale w Wilnie i w innych. Więc ten kontekst międzynarodowy, wydaje mi się, że w twojej książce jest troszeczkę za zbyt cienką linią narysowany. Czy mógłbyś może troszeczkę więcej powiedzieć, zarówno o tym kontekście, jak do tego doszło, bo jest kilka rozdziałów w tej książce, gdzie próbujesz wytłumaczyć, co się dzieje z polskim mieszczaństwem tym razem. Pamiętajmy, że do tej pory przyzwyczailiśmy się, uczyliśmy się o pogromach żydowskich głównie przez lud na początku. To jest mieszczaństwo, wykształcone mieszczaństwo. Co się stało z polskim mieszczaństwem? Jak to się stało, że to było możliwe właśnie w tym momencie? I to jest oczywiście moje pedagogiczne, ponieważ ja od dawna wykładam o antysemityzmie polskim i bardzo moich studentów próbuję cały czas uwrażliwić na historyczny kontekst, żeby pokazać, że jednak chyba nie jest tak, że polski antysemityzm jest jakimś zjawiskiem idącym przez historię w takim samym kształcie, tylko za każdym razem on ma swój osobny kontekst polityczny. Czy mógłbyś troszeczkę na ten temat podywagować? Po pierwsze, Brandes kojarzy tą książkę. Ja broszura Wittgensteina jest odpowiedzią na artykuł z 15 roku, że on już ostrzega, że w Polsce dzieją się, odbywają się antysemickie pogromy. I wtedy Wittgenstein publikuje tą broszurę, że to jest nieprawda. W tym sensie Brandes... Jeżeli chodzi o mały traktat wersalski, czy umowę, czy traktat o mniejszościach narodowych, to oczywiście on został Polsce narzucony. Tylko że są nowe badania historyczne, nie polskie, które twierdzą, że on nie został właśnie przeforsowany przez środowiska żydowskie, to on został przeforsowany właśnie przez bogactwa zwycięskie w obronie mniejszości niemieckich w Czechach, w Polsce i tak dalej, że podstawowym motywem funkcjonowania czy powstania tego, to jest bardzo ciekawa koncepcja, prawda, i należy ją przebadać, bo oczywiście środowiska żydowskie walczyły o ten traktat, tylko że one nie miały takiej siły przebicia, ale Anglicy woleli jednak mieć taki traktat, który będzie bronił Niemców w Czechach na przykład, prawda, i Niemców w Polsce. Pamiętajmy, że ogromna populacja niemiecka mieszkała na terenach Wielkopolski, Śląska i Gminy. Więc w tym sensie ten traktat można jakoś w różny sposób interpretować, ale ja nie chciałem się tym zajmować, bo mnie interesowała zbrodnia, a nie późniejsze wszystkie możliwe konsekwencje, dlatego że właśnie opis zbrodni dopiero pozwala nam mówić i próbować pewne zjawiska wychwycić, a do tej chwili ta zbrodnia była zorganizowana, to był jakiś epizod, coś się zdarzyło w nim. To, co mówisz, jest szalenie istotne, dlatego że ty mówisz o tym, dobrze, to tylko dotychczas pogromów dokonywali
lud, na trybunał lud. To potem też. Nie, ale też powiem, że we Lwowie jest obecność elit lwowskich w tłumach pogromu niesłychanie widoczna. I to jest po prostu, tego się już nie da ukryć. To było najbardziej inteligenckie polskie miasto, którym rządzili Polacy od drugiej połowy XIX wieku, mimo że było miastem austriackim, czyli był polski de facto uniwersytet, polska politechnika, polskie szkolnictwo, polscy urzędnicy. To nie było miasto w takim sensie, którym kierowali zaborcy. Polacy byli w parlamencie wiedeńskim, jeden z premierem, gubernatorem był Polak, bo to wszystko było polskie miasto. I w tym polskim mieście, w pierwszych dniach wolności, Polacy idą do dzielnicy żydowskiej, urządzają pogrom. To było dla mnie. I teraz o czym mówisz, o tym ludzie. No ten lud, przepraszam bardzo, ale został antysemityzmem zarażony przez polską inteligencję. Przecież to nie płonafroci pisali tą prasę antysemicką, czy te książki antysemickie. To było pisane przez absolwentów uniwersytetu. Katolików, którzy mieli naprawdę bardzo dobre wykształcenie. I to oni po prostu zapiewali ten lud antysemityzmem. Bo ta figura tego, że my, inteligencja, nie jesteśmy odpowiedzialni za te dyskusyjne zachowania chłopów polskich, którzy tam poszli w Jedwabnem i tak dalej, to jest po prostu figura kłamstwa. Jak się przeczyta prasę, ja ją czytałem, tą książkę fenomenalną, polecam Państwu, 600 stron, Grzegorz Krzywiec, Polska bez Żydów, opisuje prasę polską i polskie książki antysemickie od 1905 roku do 1914 roku, to jest lektura, która jeży włos na głowie. Tam jest tylko wirus, narość złośliwa, słowo odrzdzenie, po prostu wszystko. Jest mord rytualny, jest książka, której imprimatur wydaje biskup Kielecki, która opisuje mord rytualny i wzywa do odrzdzenia Polski i tak dalej. To przecież to inteligencja pisała. Chłopi po prostu byli codziennie karmieni. Chłopi, później robotnicy, bo to jest ciekawy moment w historii Polski. Pamiętajcie Państwo, że rodzi to się nowoczesne społeczeństwo polskie. Już jest w końcu zniesiona pańszczyzna w drugim połowie XIX wieku. Zaraz się migracja wsi do miasta. To są właściwie analfabeci. Oni prawie nie umieją czytać po prostu. Niektórzy zaczynają czytać. I zaczyna się walka o rząd dusz. I w tym momencie wchodzi ta formacja nacjonalistyczna endecka z tym całym programem, która stwarza z Żyda fantazmat wroga. Czwartego rozbiorcy Polski, który właśnie jest najgorszym zagrożeniem, bo on rozkłada Polskę od środka. Wszystko. I to jest sączone, to jest po prostu codziennie publikowane w gazecie Dwa Grosze na przykład. To się... Kultura popularna. Media popularna. I tam jest fake news za fake newsem po prostu, że tak codziennie. Dwa Grosze, czyli nic nie kosztuje. W związku z tym, no nie można zdjąć odpowiedzialności z polskiej inteligencji za antysemityzm. Moja, mam nadzieję, w jakiś sposób udowodniona teza jest taka, że pogrom lwowski nie jest wynikiem demoralizacji wojennej i okoliczności wojennej, to jest czystym produktem nacjonalistycznego polskiego myślenia. Że ci ludzie byli zatruci po prostu antysemityzmem i oni po prostu dyszeli nienawiścią do Żydów. I w pierwszym momencie, kiedy się okazało, że można to zrobić, bo nie ma Austriaków, bo oni się wycofali wcześniej, i wyszły wojska ukraińskie, bo one wyszły w nocy, co zrobimy? Polskie elity i polskie oddziały poszły do dzielnicy żydowskiej, urządziły pogrom. Potem go racjonalizowano, że to zemsta, bo ci Żydzi nas zdradzili, że oni byli, nie byli neutralni, ta milicja żydowska. No ja to wszystko opisuję, to są budowane później różne sposoby tłumaczenia Polski, czy tych zachowań. Oczywiście, konkluzja między w tych wszystkich rozmowach była taka, nie było pogromu, ale Żydzi zasłużyli na to, co ich spotkało. To można powiedzieć, że to było takie powszechne przekaz z Polski. Ale tych figur tam, takiego kłamliwego tłumaczenia z tego pogromu, było dużo więcej. Ale taka poema po prostu. Dla mnie ten pogrom we Lwowie, na podstawie tego, co czytałem i co się działo zresztą w prasie lwowskiej, w powódce, która wychodziła podczas tego konfliktu polsko-ukraińskiego, gdzie tam podsycano antysemickie nastroje i właśnie grożono pogromem Żydom, bo oni może są nie po naszej stronie i tak dalej. No to wszystko po prostu zaowocowało taką eksplozją antysemicką. No. I do tego jeszcze oddziały polskie, które przyszły z Krakowa i z Przemyśla, były utrzymywane przeświadczeniem, że Żydzi nas zdradzili. To się powtarza potem w marcu 19 roku, jak przychodzą powstańcy żydowscy. Broni Żydowa przed Ukraińcami.
oddziały 3,5 tysiąca chyba świetnie wyszkolonych byłych pruskich żołnierzy, uzbrojonych, umundurowanych, z pełnym ekwipunkiem. Znaczy elita armii wchodzi do Lwowa, jak przez masło przychodzi przez to, ukraińskie oddziały, bo oni są lepsi od nich, po prostu przeszli i weszli do Lwowa. I co robi? Idzie do dzielnicy żydowskiej, urząd za pogrom. Więc nie taki jak ten, który był w listopadzie, ale po prostu idą tam i potem codziennie urządzają takie antyżydowskie hece, o czym ja też piszę w książce, bo to też jest, trzeba pamiętać, policja polska próbuje opanować sytuację. Są dwa raporty komendanta posterunku policji na Damasztynowie, który domaga się od dyrekcji policji specjalnych uprawnień, żeby mógł zapanować nad polskimi żołnierzami. I pisze, którzy codziennie urządzają takie rzeczy po prostu. Nie dostał prawdopodobnie, bo nigdy nie znalazł tego dokumentu, ale fakt, że ten policjant, jego ludzie reagują, próbują bronić Żydów przed tymi pijanymi, często polskimi żołnierzami, to dobrze świadczy o tych ludziach po prostu, że oni pojmują swój obowiązek jako policjanci, jako uniwersalny, bronić wszystkich przed bezkarnym. Więc nie chciałbym, żeby to było tak strasznie jednowymiarowe. Tam byli przyzwoici ludzie, również w Lwowie, którzy byli tym przerażeni i próbowali coś zrobić. Ale dominował taki po prostu niestety antysemicki, agresywny ton i praktyka. Ja mam pytanie, to jest ten dziennikarz wydzielny gazety, który opisał pogrom, jadąc po wydarzeniach w Lwowie z powrotem do Wiednia. Spotkał się i rozmawiał z wieloma Polakami. I on cytuje nauczyciela szkoły średniej następująco. W chwili, gdy w Krakowie została założona komisja likwidacyjna, cała wschodnia Galicja stała się polskim terytorium państwowym. Ukraińcy, którzy otwarcie wystąpili przeciwko Polakom, Żydzi, którzy ogłosili neutralność, popełnili zbrodnie zdrady stanu. Polacy wysłali ekspedycję karną dla ukarania przestępców wobec państwa. To, co się zdarzyło w Lwowie, było wymierzeniem w pełni zasłużonej kary. Jeśli Żydzi będą próbowali szkalować polski naród za granicą, poprzez skargi i raporty zostaną jeszcze srożej ukarani. Tak musi się stać w interesie polskiej racji stanu. My, Polacy, chcemy być panami w naszym kraju i nie pozwolimy trącać się ani Ukraińcom, ani Żydom. I ten cytat, mówię pewne pytanie o charakter antysemityzmu, o którym w zasadzie już dużo mówiłeś, ale dla mnie to wynika, że antysemityzm był po prostu programem politycznym. Nie, to już piszę, ja napiszę, że dla tamtych czasów antysemityzm są częścią polskiej tożsamości politycznej. To jest taki nacjonalistyczny tożsamości. Mówienie, że jestem antysemitą, bo mówię, że jestem polskim patriotą. Ludzie używali tego terminu publicznie, pisali o tym, jestem antysemitą. To, co dzisiaj jest wstydliwe, ja my nie jesteśmy antysemitami, to wtedy było absolutnie jasną, twardą deklaracją. Tak, ja jestem antysemitą. I to jest produkt oczywiście myśli narodowej demokracji. Nie tylko zresztą Kościoła katolickiego Martynasi również, ale w takiej warstwie haseł politycznych to dokładnie tak się zgadza. Zresztą teza, którą stawia ten dziennikarz, bo ja zreferowałem ten tekst tego artykułu na samym początku, bo on był dla mnie przekonujący, słuchaj, w takiej diagnozie, bo on mówi o tym, że pogrom lwowski różnił się od innych pogromów, dlatego że w Galicji były pogromy pod koniec XIX wieku. Niewielkie chłopskie pogromy pod Lwowem, tam ksiądz Stojałowski się nazywał, taki, był takim liderem duchowym tego wszystkiego, bardzo ciekawa postać w jakiś sposób, bo on był też takim charyzmatycznym przywódcą duchowym o mocno lewicujących poglądach, więc biskupi go nienawidzili. Ale on tam zorganizował pogromy, ale został, nie było się ofiar śmiertelnych, ale były z tego celu, ale były rabunki, napady i tak dalej. Więc ten rodzaj takiego myślenia pogromowego funkcjonował w tamtej części świata, nie ulega wątpliwości, choć w niewielkim stopniu.
Potem się pojawia jedna rzecz, która jest też mało znana, mianowicie pogrom rosyjski w Lwowie. Mianowicie Rosjanie wchodzą do Lwowa w początku chyba września 1914 roku i 26 września odbywa się pogrom w dzielnicy żydowskiej w Lwowie zrobiony przez kozaków rosyjskich, którzy tam wpadają z szablami i grzną. Oczywiście nie było nigdy żadnego śledztwa, no bo też rosyjskie władze nie dopuściły do żadnego śledztwa i został wyparty. Natomiast teza, którą ten autor tego mówi, że ten pogrom lwowski, jego zdaniem, ma charakter polityczny. I on się tym różni od innych pogromów wcześniej, że on jest demonstracją polskiej siły wobec Żydów. My wam pokażemy wasze miejsce. To jest wasze miejsce. Wyście ogłosili neutralność, wyście mieli policję, wy macie jakieś aspiracje polityczne, narodowościowe? Nie. My wam pokazujemy wasze... I to jest tego tekstu. I w tym sensie to jest taki antysemityzm czysto operacyjno-polityczny, prawda? Że on już... On się nawet odwołuje do jakichś religijnych pierwiastków. No, to jest pokaz naszej władzy. My będziemy wami, Żydami, rządzić. Macie prawa się domagać czego to. I w tym sensie. Zresztą uważam... Opiszę o tym właśnie na końcu mojej książki, ja tylko i wyłącznie podsumowaniem takim moich przemyśleń, że to, co się stało we Lwowie, to jest właściwie koniec polskiego mesjanizmu politycznego, tego XIX-wiecznego, który mówił o wolności ludów, równości narodów, tego całego takiego mickiewiczowskiego mitu sielanki odwróconego kraju i że we Lwowie, właśnie w tym 22 listopada 1918 roku pan Tadeusz zabił Węgiela. Definitywny koniec tamtego myślenia. Polska odrodzona jest Polską nacjonalistyczną, z narodem panującym. Zresztą kilku prawicowych komentatorów ma do mnie pretensję, że używam nazwy Herrenvolk, bo ja tam cytuję, dlatego że w tym tekście austriackim on pisze, ten dziennikarz, że o Polakach we Lwowie jako Herrenvolk, więc ja posługuję się terminem Herrenvolk przy opisywaniu zjawisk związanych z pogromem i tym, co się działo. I w tej koncepcji właściwie, znaczy to jest koncepcja narodu panującego. Polacy są narodem panującym i w jakiś sposób ten pogrom de facto był pokazaniem Żydom ich miejsca w polskim społeczeństwie. Ja spróbuję do tego nawiązać. Moja rola wykładowcy, historyka kultury, powoduje, że chciałbym jednak tutaj wiercić dziurę w całym i spróbować jednak trochę skomplikować. W twojej książce są portrety sprawiedliwe. Jest ich niewiele. Jest sędzia Rymowicz, jest ta komisja Chrzanowskiego wysłana przez polski rząd, przez MSZ. Jest Andrzej Struk, polski pisarz, który pisze bardzo ostry list, protestujący, jakby można nazwać, gdzie swoje oburzenie w stosunku do tych wydarzeń wyraża w sposób bardzo ostry. Wiem również, że było kilka numerów socjalistycznego Robotnika w listopadzie, w grudniu, które tu też trzy artykuły umieściły potępiające. I teraz... one relacjonowały cokolwiek. I teraz tak. Wiemy, że tendencja dominowała przynajmniej połowę polskiego społeczeństwa w pierwszych dziesiątkach lat 20. roku. Ale wiemy również, że były inne tendencje polskiego społeczeństwa. PPS zakładali Polacy i Żydzi. Wiemy. Progresywny ruch w Polsce, który się urodził w 70. latach i potem w formie pozytywistów, potem PPS-u, polskich socjalistów, był zdecydowanie ruchem akceptującym żydowską tożsamość w przyszłej Polsce. Coś się z tym, ten ruch się na pewno osłabia, chociaż nie całkiem, bo wiemy, że socjaliści jednak w 1905 roku byli przynajmniej tak samo silną grupą polityczną i mieli równie duży wpływ na polskie społeczeństwo jak włoski. Potem włoski odpływ rósł, ja myślę, że od 1905 roku. Co ty myślisz na ten temat, że jednak z jakich, inaczej może, co powodowało, skąd się wzięło ten minimalny odruch przyzwoitości u pewnej części polskiego społeczeństwa. Czy to tylko dlatego, że to byli socjaliści, czy masz jakieś koncepcje od tego? Tego było bardzo mało, oczywiście. I ta książka pokazuje, chyba źródła pokazują, czy brak źródeł, brak opracowań pokazuje, ale jacy sprawiedliwi byli? To jest oczywiście problem. Skąd się wzięli? Skąd się wzięła ta odwaga, czy moralna odwaga pisania
albo badania tego w sposób rzetelny. Jeśli chodzi o sprawiedliwość, to ja powiem tak, że uważam, że jednak większym bohaterem niż Andrzej Strugu, ten żołnierz, który doprowadził do tego domu w Telewodzie, prawda? Bo to jest wstrząsająca historia. Kiedy on właściwie, wiadomo, to też jest relacja pokazana w tych aktach, kiedy Żyd ucieka z bliskimi płonącego domu, spotyka polski żołnierz gdzieś pod tym domem i mówi, co robi, że on mówi, no panie domu, mówi to, weź ludzi z tamtego domu też, bo on musi być spalony z tego domu. Czyli żołnierz już wie, że jest rozkaz palenia następnego domu i on opisuje, że idzie z tym żołnierzem i zabierają tam tych ludzi i wychodzą i idą ulicą Bóżniczą. To jest bardzo wąska uliczka we Lwowie, ona dziś istnieje. No, niewiele tych domów zostało, ale jest. I on mówi, że ten żołnierz ich wyprowadził na plac Rybny, to się nazywa, zresztą mówi się Stary Rynek. I oni szli pod murami płonących domów, bo po drugiej stronie stali Polacy. Czyli z uśmiechem przyglądali się płonącym domom i oni woleli iść pod płonącymi domami, niż być po stronie, który stał Polacy. I ten żołnierz ich wyprowadza i to ostatnie zdaniem, że będę tego nie będę nazwiska gdzieś tam, tego rzecz relacyjny, mówi i zapłaty przyjąć nie chce. No myślę, to jest wstrząsające, bo jego koledzy rabują, co się da po prostu. Chodzą po domach, strzelają, biją, wymuszają pieniądze, zatem żołnierz wyprowadza ludzi, ratując ich przed spaleniem w domu i odmawia przyjęcia zapłaty ludziom, od ludzi, którzy go uratowali. Więc w tym sensie postawa sprawiedliwego jest dla mnie tutaj mocniejsza, bo pisanie jest pisaniem, ale wiesz, tam też jest kilka jeszcze innych sytuacji z samego Lwowa, które opisuje, które udało mi się znaleźć ludzi, którzy starali się ratować swoich ludzi. No, nie ma ich zbyt wielu, ale być może było więcej, tylko nie ma tu relacji, a potem no, ludzie przyzwoici na ogół prawdę mówią, jak jest, dzieje się bandytyzm, na ulicach się znowu domy. Nie idą wyrywać tych kostek drukowych tym, którzy rzucają. Więc być może bo zakładam, że było ich więcej, bo nie cały mów w końcu jednak poszedł do więzienia z Lwowa. I to w tym sensie dla mnie sprawiedliwi ci ze Lwowa są istotniejsi. Ale prawdą jest, że ten tekst Struga jest wstrząsający, ale przejmujący, ale jest dość aktualny. Jak się go przeczyta, to on po prostu ostrzega, że polską klęską będzie nacjonalizm. I on rzeczywiście dokonuje ekspiacji takiej, to myśmy zrobili, tam nie ma tłumaczy jakichś bandyci, za dużo tych bandytów pisze. Zresztą przeczytajcie Państwo ten tekst, bo naprawdę do dzisiaj jest naprawdę poruszający. Ale faktem i z robotnych rzeczywiście kilka publikacji wcześniej, on właśnie dał takie informacje ze Lwowa. Ale tak na dobrą sprawę to, jeżeli chodzi o polskie elity intelektualne, to za wiele tego nie było. Dużo więcej nie ma. Jeszcze jeden tekst, za który za chwilę wrócę. Natomiast jak mówisz o tym udziale czy postawie TPS-u wobec Żydów, no jak czytasz ten tekst Struga, to on też nie jest taki do końca. On jest też taki sceptyczny wobec Żydów, można powiedzieć, łagodny to mówi. Przeczytajcie, bo on mówi, że my mamy jednak jakiś problem żydowski i tak dalej, ale i tak dalej, i tu jest bezlitosny w stosunku do sprawców pogromu i tak dalej. No może to był jakiś problem społeczny, bo nie o tym będziemy się więc dużo więcej tam nie ma, natomiast pojawił się jeszcze jeden tekst i ja ten tekst już mam, bo będzie drugie wydanie książki. I to jest tekst też bardzo przejmujący i też w robotniku. Bo to też się tym dowiedziałem dopiero po tym, jak napisałem książkę. Dzięki temu, że napisałem książkę, bo się ludzie odzywają i coś mi tam podpowiadają, że 9 grudnia 1918 roku w całej Polsce obchodzono żałobę po ofiarach pogromu lwowskiego. Obchodzili Żydzi oczywiście. Otóż odbyło się nabożeństwo w synagodze na Tłumackim, tej wielkiej synagodze, którą wysadzili Niemcy na koniec powstania w getcie warszawskim. Dabiański poszedł na to nabożeństwo, Polak. Pisze z niewielką grupką Polaków, byliśmy sami właściwie i on pisze o palącym wstydzie właściwie, który on tam odczuwa i biorąc udział w tych nabożeństwach i on ten tekst publikuje. Bardzo przejmujący, ten tekst przytoczę w następnym wydaniu książki. Tylko, że
co się okazuje z innych materiałów, które też dostałem, że dzień później, czyli 10 grudnia, w wielu polskich szkołach usunięto żydowskich uczniów, którzy poszli na nabożeństwo. Relegowano ich ze szkoły za to, że oni poszli na nabożeństwo żałobne. Ich później przywrócono, kuratoria zareagowały, inspektoraty szkolne, ale reakcja nauczycieli czy dyrektorów szkół jest przerażająca, bo co w tych głowach się dzieje? Oni zrobili to absolutnie od ruchu jakiegoś, nie wiem, stygmatyzowania dzieci żydowskich w stosunku do Polski, od razu też budowania konfliktu, więc to jest jeszcze jeden z elementów, który pokazuje, co w tych polskim myśleniu ówczesnym funkcjonowało. Jakie to były zatrucia właśnie. Ale wracając jeszcze do tego, co mówiłeś, PPS i Żydzi i udział Żydów w powstaniu PPS. No dobrze, ale jeżeli mamy ten udział w powstaniu narodowej demokracji, no bardzo, ale zakładają za pieniądze Hirschfelda. Oczywiście nie przewidział, że to pójdzie w tą stronę, to była bardzo narodowa patriotyczna formacja. Potem Ustroński, prawa ręka tego, a potem Wasiutyński. No tam można jeszcze było popytać o nazwiska, a jak się popatrzy na ten tekst Feldsteina, który się przechrzcił, który jest koferszny, to jest to tekst zionący antysemityzmu. Więc w Endecji też byli Żydzi. Jeszcze bardziej gorliwi antysemici chyba od niższych Polaków. No bo to tak się dzieje po prostu. Oni musieli udowadniać swoją polskość, będąc jeszcze bardziej nienawistni w stosunku do własnej nacji. Więc ja bym ten wątek żydowski PPS-u, oczywiście PPS był najbardziej podstawowy, warto dużo wątpliwości. Ogromny zasługa, ja jestem pełen podziwu, dumy i z dorobku PPS-u. Ale PPS to zresztą to pisze, zresztą właśnie ten dziennikarz w Neue Freie Presse, ja też to chyba przytaczam właśnie w tej mojej książce, że on pisze, że żadna partia w Polsce nie udało się nie ulec szantażowi Endecji. Wszystkie musiały przyjąć taki nacjonalistyczny ton, mniej lub bardziej antysemicki. Ale nie było takiej partii, która dała sobie radę w tym polskim i wszystkie były zatrute. I to jest tam ten czas po prostu. Moje następne pytanie nie jest tak tyle analityczne. Dotyczy tytułu twojej książki. Bóg. Kres iluzji. Iluzja. Jaka jest treść tej iluzji? Czyja jest? Czyja? No to pytanie często pada. Bo słowo iluzji do kołniaczu w języku polskim w liczbie mnogich brzmi tak samo, więc ja zostawiam oczywiście do wyboru czytelnikom, przynajmniej myślą o liczbie mnogiej czy pojedynczej, ale ja raczej myślę o liczbie mnogich, dlatego że to jest kres mojej iluzji. Ale to jest kres iluzji Feldsteina, który jest asymilatorem. To jest kres iluzji pokolenia Żydów, którzy liczyli na to, że właśnie ta wolna, niepodległa Polska uczyni ich równymi. Wolnych z wolnymi, prawda? Więc tych iluzji... Znaczy, to jest tytuł, który otwiera sposób interpretacji tej książki, a nie go rozwiązywać. No, znajdźcie te iluzje tutaj, które zostały rozwiane poprzez wydarzenia w Lwowie w listopadzie w 2018 roku i późniejsze wydarzenia też na Kresach, kiedy polskie oddziały wchodzą i też urządzają programy w innych miejscowościach. Więc to jest też kres iluzji dotyczący takiego mitu mesjanistycznego, romantycznego. To jest iluzją po prostu. Mitu lwowskiego, dla miasta pełnej zgody narodowej i cudownych sytuacji. Także tych iluzji jest mnóstwo, które się rozwiewają, jak człowiek właśnie zaczyna grzebać i dochodzi do dokumentów, do relacji, do artykułów prasowych i tyle. No, po prostu zaczyna patrzeć na to w kategoriach realistycznych. To było inaczej. Nie ma tego mimo. Tylko komentarz. No bo drugie pytanie do tego miałem, więc właśnie nie ma więcej iluzji, które już umarły przez... Wiesz co, ale jest to... Ale myślałem, że nie Litwa Nowa.
dlatego, że tutaj w summary angielskim jest tytuł Live the End of an Illusion, not co prawda, the End of an Illusions. Nie zwrócę na to uwagi. A ten to drugie wydanie mówię. Ale wtedy znika gra, no po prostu, ale się nie da w żadnym języku. Nie, bo ta książka miała zupełnie inny tytuł. Jak ją opisałem, to miała się roboczy trudny. Lwów non-fiction. I no właśnie, potem miałem takie odarcie z fikcji, prawda? I, ale ja po pierwsze mam dosyć tego non-fiction i anglizmu. To jest tak zużyte jako formuła. Więc chciałem to przetłumaczyć na polski, bez fikcji, no to nie brzmi. I tak dalej. I ten tytuł powstał w bardzo ciekawy sposób, ponieważ ja miałem w Drohobyczu na Pistolu Schulza taką prezentację tej książki jeszcze przed jej wyjściem, ukazaniem się. I to właśnie opowiadał o książce. I tam był wybitny polski poeta Jacek Podsiadło, który słuchał tego wszystkiego i potem poszedł na kolację. I ja mówię, że mam ten problem z tym non-fiction, że mi się to nie podoba. I on tego posłał i potem przez swojego przyjaciela do mnie przysłał informację, że on ma taką propozycję, że ja zamiast, że jakbym spolszczał, żebym użył słowa kres. To jest szalenie istotne w tym kontekście, że mam to kres kresy, prawda? To, to się pojawią jeszcze inne gry językowe. Kres kresy. Ciekawa gra językowa. I no, kres fikcji. A ta, kres, ta fikcja nie jest ważna. To jest za płaskie. Fikcja to jest za płaskie, to jest za takie... I nawet ta iluzja mnie, złudzenia, ale iluzje nie bardziej przekonały i tak w końcu już miałem tylko 2 godziny na wybranie tytułu i rozmawiałem wydawca i mówię, no daj mi ten tytuł ostateczny, ja muszę to dawać do zapowiedzi wydawnictwu. Ja mówię, kres iluzji. Ja myślę, że wreszcie trzeba wpuścić publiczność do naszej dyskusji, więc proszę bardzo, czekamy na głosy z sali. Pytanka można? No tak, pierwszy głos, drugi głos, trzeci głos. Na razie tyle zostaje. Tak jak króciutka pytanka, że ze zwierzę z synagogi strzelał karabin maszynowy, bo tam są czy 70 tysięcy Żydów żyło, czy była żydowska policja, która ta policja zaczęła strzelać po kim? Po kom? Po kim? Ukraińcy wycofali się, to znaczy co? Jak wycofali się Ukraińcy, to przyszła polska władza. To wychodzi, że Żydzi strzelali po Polakom, którzy zajęli Lwów, bo Ukraińcy nie potrafili obronić nawet swojego Kijowa, państwa, które zajęli komuniści. I po drugie, ja tak myślę, że w całym zarządzie 98% Żydów były w kremlowskiej władzy, w zarządzie bandy Murawiowa, która wtargnęła się do Kijowa i tam 1918 rok, 19-20 rok, to były nie to, co tam pogromy, nie to, co tam rzeź wołyńska, to kwiatuszki. Tam byli wyczynani ludzie, wypalone krzesty na piersiach w Kijowie. Pytanie to, no jak to w pańskiej relacji brzmi to, co зробили за 3 лята, вимордували цілу Україну, зробили Голодомор. Питання, для чого така підстава позиція, що видач тільки єдном сторони? Індеція влачна, що там вілі збродня житих було. І, о Боже, питання, для чого така привага тих релацій, що відбілення погромів жидовських на українцях, на тих самих поляків, тих самих гетчі, і вибіляння тільки жидів, які самі є ні в чим винні. То винні, я так вважав, вже рабіни, які проводили тих жидів проти поляків. Дякую вам, ти не знайдеш рабіна, ти будеш з карабіну машинового. Ну, а поліція польська, жидовська була там. Читав вам книжки? Книжки не читав, але не читав, але слухав панські виклади в Україні, які були там. Наступне питання, там, прошу вас. Ja jestem synem Lwowiaka, który miał 10 lat, kiedy były te pogromy i on pamiętał. Co mnie brakuje w książce, to jest strona żydowska. Nie wiem, na ile ty żeś dotarł do jakichś archiwów, w których były relacje. By the way, tam jest relacja brata mojego dziadka zamieszczona w twojej książce, ale bardzo, bardzo krótka. I nie ma tej strony żydowskiej. Tak Żydzi pamiętali. Żydzi tak samo jak pamiętali o Jedwabnym,
To nie była tajemnica wśród Żydów. Oni o tym mówili, oni wiedzieli. Oni nie o tym nie mówili właśnie dlatego, że oni się nie chcieli powodować zaognienia sytuacji, która na przykład w tej chwili wychodzi. Wtedy ich było 3,5 miliona. Teraz jest zupełnie inna sytuacja. Pytanie teraz, czy uważasz, że książka by była wzbogacona, jeżeli by była możliwość znalezienia archiwów żydowskich? Na pewno byłaby ciekawsza. Ale ja nie czytam widzisz, nie czytam po hebrajsku. Większość relacji żydowskich jest napisana w tych językach, więc nie było żadnej siły, żebym mógł... Ja ci przeczytam, jak znajdziesz. Jak znajdziesz, to przetłumacz i przyjdź, to bardzo chętnie się dowiem. Natomiast ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. To jest książka napisana przez Polaka o Polakach dla Polaków. I oczywiście Żydzi mogą napisać swoją wersję tych wydarzeń i będę bardzo ciekaw. Natomiast to jest książka napisana w ten sposób. To jest książka o polskiej historii, a nie żydowskiej historii. Oczywiście ona opowiada o wydarzeniu, które dotknęło Żydów, tylko ona jest w ten sposób napisana. Ale bardzo byłbym wdzięczny za takie źródła. Nie, ja źródłem to ja nie znajdę. Nie brakuje Żydów w tej książce. Ja na przykład byłem chyba najbardziej szokujący dla mnie, w pozytywnym sensie, fragment tej książki, to był to, jak cytujesz Tobiasza Aszkenaziego. Tak. To przemówienie, to jego podsumowanie tego, z taką dumą niesamowitą. Tak. Polski, asymilowany Żyd, ale ze świadomością swojej tożsamości żydowskiej, pisze niesamowicie silny tekst, który mówi, nam się należą prawa obywatelskie. W tym kraju nam się należą prawa obywatelskie. My jesteśmy takimi samymi obywatelami jak wy. Mówi to z taką siłą, z taką odwagą, z taką, że tak powiem... ostrością, że nie czytałem, rzadko się zdarza czytanie tak ostrego, tak ostrej świadomości posiadania praw i żądania praw obywatelskich właśnie z żydowskiej strony. I tam było dużo takich dokumentów, które pokazywały żydowską stronę. Ale przepraszam, ktoś jeszcze był? Kto jeszcze? Proszę bardzo. Wiadomo teraz, co się dzieje, jak przyjmowane są teksty o konflikcie polsko-żydowskim. Jak została przyjęta twoja książka. To była kolejna, że tak powiem, książka, która trafiała na grunt, który w pewnym sensie już był robiony, bo zaczęło być coraz więcej głosów, można powiedzieć, prożydowskich w polskim społeczeństwie, po sąsiadach i tak dalej. Ale jak twoja książka została przyjęta? Sprzedaje się dobrze. Będzie następny nakład już po tych wypowiedziach, więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że to mam powody do zadowolenia. To jest pierwsze. Po drugie, no miałem wiele dobrych recenzji. Natomiast jeżeli chodzi o, tak powiem, polski nacjonalistyczny opus, to trzeba się przede wszystkim przemilczeć. Ale jej się nie da przemilczeć, bo dlatego, że ta książka przede wszystkim demaskuje mitropolę Lwowa i demaskuje również postać Mączyńskiego, który był komendantem obrony Lwowa i który jest odpowiedzialny za ten problem. Mam wrażenie, że to jednoznacznie w tej książce wykazało. A to jest człowiek, który leży na głównym miejscu cmentarza obrońców Lwowa. I tam są codziennie kwiaty na jego grobie. Więc ten dyskurs na temat odpowiedzialności polskiego Lwowa za pogrom, on wróci prędzej czy później i z tego względu, to jest pierwsze. Drugie, historycy, którymi rozmawiałem, oni mówili do mnie prywatnie, nie mamy żadnych uwag, to jest fantastycznie, że pan to napisał, są nowe źródła, ale oni publicznie mówią, że to wszystko już było znane. Bo historycy się nie przyznają do tego, że czegoś nie wiedzieli. No taki jest mechanizm zawodowy, prawda? Oni muszą wszystko wiedzieć i więcej. Natomiast faktem, znaczy mnie się wydaje, że to, co będzie skutkiem tej książki, to będzie jednak potrzeba przepisania historii w pewnych aspektach oczywiście okresu odzyskania niepodległości przez Polskę. Znaczy już dłużej nie da mówić, że to chówce niewinnych młodzieńców poszły na wschód i odzyskały dla Polski Galicję, Białoruś i Wilno po prostu. Nie, tam poszli również bandyci po prostu w polskich mundurach. I to jest rzecz, która będzie musiała prędzej czy później być wprowadzona do polskich opracowań historycznych, bo
Czy tu, ja tu powiem jedną rzecz, bo to jest bardzo ciekawe. Ty mówiłeś o tym dziale, rozdziale semantyka pogromowa, że on może dla ciebie był mniej... Nie, no, trzeba to przeczytać przede wszystkim. No, trzeba to przeczytać, chcę powiedzieć, dlatego że ten rozdział semantyka programowa mówi o tym, jak wypierano nazwę pogrom z opisywania tych wydarzeń w Lwowie. Jak robili to polskie władze, a później jak robili to również przedstawiciele tych komisji zagranicznych pod wpływem polskich władz. Teraz termin zniknął, tam jest mnóstwo substytutów, ja to wszystko opisuję. Kilka miesięcy temu odbyła się dyskusja na ten temat w Żydowskim Instytucie Historycznym. I ja zostałem zaatakowany przez historyka zawodowego, że używam słowa pogrom. I powiedział, że to jest nienaukowe, to jest nieprecyzyjne. I tak nie można pisać. Tak, Artur Markowski. Mówi, należy używać terminu masowa przemoc antyżydowska, ale trzeba za każdym razem kontekstualizować historycznie, geograficznie, ekonomicznie i politycznie. I to będzie w tym naukowym. Nie wyrwał zawleczkę, na szczęście moja żona siedziała na sali i mnie tam uspokajała. Bo to jest powrót do 1918 roku, dokładnie. Kiedy oni mówią, nie można, to nie jest pogrom. Ja w tej książce przytaczam definicję pogromu, którą uważam za absolutnie najtrafniejszą. To jest encyklopedia, która powstała po... powstała po pogromie kiszyniowskim w 1903 roku. I encyklopedia brytyjska tą definicją się do dzisiaj posługuje. I ona mówi bardzo wyraźnie, że to jest przemoc, zbrodnia wobec mniejszości etnicznej, religijnej i tak dalej. I tam jest ten czynnik istotny, którą co najmniej tolerują władze. A czasami stymulują, prawda? Znaczy sama bierność władz, która jest na miejscu i może reagować, już każe nazywać takie wydarzenia pogromem. I to jest ewidentne, ja zresztą dlatego zrobiłem ten rozdział, że czytelnicy sobie porównali, czy moja definicja, czy ta brytyjska odpowiada wydarzeniom, które opisuje, czy nie opisuje. W związku z tym ten historyk, który mi zarzuca, że ja używam nienaukowego terminu pogrom, no jest dla mnie przykładem jednak pewnej amoralnej postawy. Co to znaczy, że... Ale to też jest takie unikanie odpowiedzialności przez historyków. To samo miejsce ma na Ukrainie, dzieje się na Ukrainie. Ja byłem na takiej konferencji, w której historycy ukraińscy mówili, że to nie były pogromy, co się działo w 19 roku na Ukrainie, bo pogromy są tylko wtedy, kiedy je zarządza rząd centralny, a to były rzeczywiście zbrodnie, tylko dokonywane przez oddziały miejscowe i tylko dowódcy miejscowi i tak dalej. No to nieprawda. Definicja pogromu według tych brytyjskich kryteriów nie mówi o władzy centralnej. Mówi o władzy. Jest władza. Wojskowa, cywilna, jest władza. I ona nie reaguje po prostu. Więc, a tam władza jeszcze stymuluje na przykład w niektórych przypadkach. Więc jest materiał do dyskusji również na ten temat. Ja myślę, że Axel ma pytanie w związku z tym, co powiedziałeś przed chwilą o tej deziluzji, o tym pozbywaniu się naszego stereotypu niewinności i tego, że musimy przepracować naszą historię a propos naszej noblistki, to Tokarczuk. No to trochę dotyczy pytania też Adama. Tak. Chcę czytać właśnie cytat Olgi Tokarczuk. To było w dniu 5 października 2015 roku. Akurat dostała Nikę za księgi rachunkowe. I w wywiadzie dla TVP Info mówiła, trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa, nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów. To właśnie stanąć z własną historią twarzą w twarz. Próbować napisać historię trochę nowa. Sam przed chwilą mówiłeś, faktycznie tak, należy napisać historię nowa. Czuję, jak czytam tą książkę, to jest właśnie to robisz. No tak, piszesz historię nową. Ależ Polacy uratowali Europę od bolszewickiego gułagu. To jest jak to tak można.
Ale wiesz, bo to jest coś takiego. Chrześcijańskie kraje. Suwerenny. Z Ukrainy czy z Rosji? Z Ukrainy. Z Charkowa. Jeśli będzie po ukraińsku, to jak panu przeczyta, to może pozdrawiamy. Natomiast w ukraińskich portalach ukazały się recenzje tych książek. I bo wielu Ukraińców czyta po polsku i jeden z moich przyjaciół, pisarz ukraiński Staszko Wojczenko, napisał recenzję, który dał niezwykły tytuł, który jest takim gorzkim tytułem. Jeden grzech mniej. I to był taki tekst, który właściwie on pisze na tej książce, mówi do ukraińskich historyków, no to też może zaczniemy badać naszą historię tak do głębi, prawda? Znaczy, my sami, a nie za nas. Więc to, co Olga powiedziała, ja się podpisuję obydwoma rękoma pod tym stwierdzeniem i duża, znaczy pewna część pracy już została wykonana, mówię właśnie o tych publikacjach Wasi Enkel King i współpracowników i jeszcze innych historyków, które są absolutnie wstrząsające i pewne, godne najwyższego podziwu, ale rzeczy jest więcej, jak się okazuje. Wyszła taka książka o działaniach polskich armii właśnie w latach 1920, ale napisana przez niemieckiego historyka. Ja odkryła dla mnie też zupełnie nieznane w Polsce rzeczy, który przebadał archiwa polskie Centralnego Archiwum Wojskowego. I ja do nich nie sięgałem, a tam jakbym sięgnął, to tam też są materiały, ale już nie miałem czasu też, bo jak mówisz o Żydowskim, no, kiedyś trzeba skończyć pisać książkę. I on we wstępie pisze rzecz wstrząsającą, dlatego że on mówi, że on znalazł w tych archiwach Centralnego Archiwum Wojskowego. To nie Sztazy archiwum. Opisujące te wydarzenia, które mówią o zupełnie nieznanych w polskiej historii wydarzeniach. To był śledztwo robione przez żandarmerię wojskową na przykład. Tego typu rzeczy. Na temat zbrodni dokonywanych przez żołnierzy i tak dalej. I on mówi, znalazłem wpisy polskich wybitnych historyków, że mieli te teczki w ręku, bo to się wypełnia taką metryczkę. I mówi, nigdy nie znalazłem żadnego odwołania się do tych wydarzeń. Czyli istnieje też lęk, niechęć polskich historyków do pisania takich rzeczy, bo się można narazić na... No, szczególnie w ostatnich miesiącach. Także rzeczy do odkrycia jest mnóstwo. Czekam. Dodatkowe pytanie do tego, bo Olga Tokarczuk spotkała się z taką hece, z taki hejt, nowe polskie słowo. Tak. Czy była taka polaryzacja wielka? Czy to samo spotkało ciebie? Ja tego nie odczuwam. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że to... Znaczy, w internecie są tam na jakichś profilach prawicowych. Zajęto się moim nazwiskiem. Będą może to wyjaśnia wszystko, tą moją antypolską postawę. I tak dalej. Takie są różne insynuacje i ataki, że kłamstwo, zmyślenia, to na słowa prawdy tej książki i tak dalej. To są ci wszyscy miłośnicy kresów, prawda? My Polacy byliśmy tam po prostu ludźmi, którzy nieśli cywilizację i byliśmy uosobieni łagodności, więc na razie odpukać. Chrześcijaństwo to są cywilizacje, sama jak najbardziej. Nie ma innej cywilizacji. To, co jest dla mnie muzułmańska, to są reakcje starych Lwowiaków. Urodzili we Lwowie, mają się 85 lat do 90 i oni albo piszą do mnie, albo przyjdą na spotkania i oni mówią, że pana nic o tym nie widzieliśmy. Ale dziękuję panu, że pan o tym napisał. Że pan zerwał ten strób. Więc to jest budujące właśnie, że oni nie mają pretensji o to, że ja ujawniłem ciemną stronę Lwowa. I ukochanego Lwowa, oni są we Lwowie zakochani tak samo jak ja zresztą, bo to jest najpiękniejsze miasto. I fantastyczne dla polskiej kultury i cywilizacji, ale w mieście popełniliśmy zbrodnię. Ja jestem córką Lwowianki. Moja wychowana w Kulce Lwowa. Moja mama miała wtedy 10 lat. Głośnie. Proszę powtórzyć pytanie. Wychowana, mówię, moja mama w pierwszą wojnę światową spędzała na Zaolziu, ukryta, prawda, przez dziadków i przyjaciół. Tam miał być bezpieczny. Więc
ale wracam do tego kultu Lwowa. Matka na przykład twierdziła, że we Lwowie nigdy nie było antysemityzmu na uniwersytecie. Że to jedyne miasto było, które nie uznawało numerus clausus. Ale to śmieszne, ja to słyszałem od Żyda, który studiował w Lwowie w 30 latach, mojego kolegi z Kopenhagi, Alicza, który mówił mi to samo. Nie przeżyłem tam antysemityzmu, a studiowałem na Uniwersytecie Lwowskim. Także tak, mogą być tego typu wąskie widzenia. To właśnie to przykład tego mitu. To jest twoja książka. Właśnie tytuł odpowiada. Przeczytałam w gazecie wyborczej. I powiedział mi, że to dla niego miłość. On wiedział o tym. Jutro będę e-mailować. Spytam się, skąd on o tym wiedział. Byli tacy. Byli tacy, którzy wiedzieli, tylko wiedzą się nie dzielili specjalnie. Więc dowiedział się taki pan, który powiedział mi po spotkaniu, wie pan, ja się urodziłem we Lwowie. Ja wjechałem z rodzicami z Lwowa w 1945 roku jako dziecko i u mnie w domu się mówiło, że coś było strasznego we Lwowie w listopadzie 18 roku po tych walkach polsko-ukraińskich, że coś strasznego, ale nikt nie powiedział nic co. Dopiero z pańskiej książki dowiedziałem, o czym oni nam nie mówili. Gdyby on pojechał do Charkowa w 1941 roku, w 1940, on popatrzył, co tam złego było. Katyń, 28 rozstrzelanych. Kim? Administrację kim? Komunistyczną, a w tamtej... Nie, to samo byłoby gulag w Polsce, gdyby Polacy, nacjonaliści przynajmniej, nie Dmowski, a Piłsudski właśnie, uratował razem z Halerem. Tamte Orlenta, to mnie nie dotyczy, ale Polacy uratowali i Europę, i swoją Polskę od gulagu. Proszę bardzo. Jak można mówić o pogromie żydowskim, skoro tam zginęło 250 osób Polaków, zginęli też Ukraińcy. Na początku wykładu powiedział pan, że synagoga żydowska została spalona. A wie pan, że tam strzelano z tej synagogi i do kogo strzelano? I kto strzelał? Znaczy pani czytała książkę? Nie, no innych źródeł ma. A skąd te dokumenty wzięte? Ze Sztazy? My nie wiemy. Nikt nie wie, skąd te dokumenty były i kim napisał. Jak pan nie chce, to niech pan nie słucha, niech pan wyjdzie. Nie w tym sens. Sens w prawdzie. Jak pan przeczyta książkę, to pan będzie rozmawiał z nim. No. Jest 600 dopowań do źródeł, to może pan te źródła spróbuje. Nie, no pani pyta, z jakich źródeł te dokumenty pochodzą? Kto ich napisał? Rusy, komuniści. Nie stały wykaz źródeł. No. No to niech pan powie, skąd te dokumenty. Nie, no w dwóch słowach tylko powiedzieć, skąd te dokumenty, skąd te źródła. Jeżeli pani mówi o liczbie ofiar ukraińskich i polskich, to zapewne mówi pani o okresie walk. Od 1 listopada do 21 listopada. I wtedy rzeczywiście było wiele ofiar śmiertelnych i polskich, i ukraińskich. Dzisiaj oglądałam w telewizji Republika wywiad z polskimi historykami. I właśnie mówiono na ten temat tego pogromu, że pan... Tak? Tak. To bardzo ciekawe. I oglądałam pana wywiad z września, 19 września w Lwowie. Też oglądałam wczoraj. Jestem bardzo ciekaw, co to za historycy byli. Ja cenię nie tą chwilę. W każdym razie w czasie tego pogromu zginęli wyłącznie Żydzi. Niech to pani sobie weźmie do głowy. Nie, 250 podano, że 250 podano zginęły też Ukraińcy. Telewizja Republika. No, Ukraińcy wypuścili z więzień przestępców. I tam kasza była. Ale proszę nie przeszkadzać, Jacek.
Patrzymy na troszkę. Czy ja mogę jedną? Komu? Ja. Dołączam się. Próbuję tą dyskusję, może przechodzić na temat tego, co z tej książki wynika, na tezy Timothy Snydera, znanego badacza Holokaustu, nie tylko badacza Holokaustu, który twierdził w swoich ostatnich książkach, że tam, gdzie istnieje państwo, tam, gdzie istnieją struktury, tam, gdzie istnieje prawo, zabijanie ludzi przestaje być możliwe albo jest bardzo utrudnione. Jak myślisz, twoja książka też trochę pokazuje ten element, że tam, gdzie coś działa, tam, gdzie nie ma chaosu, gdzie nie ma rozwałki, tam, gdzie działa komisja, fakt, że tam przynajmniej zdarza się, że tam można znaleźć obronę praw człowieka, obronę... Pewnie znacie książki tym Snydera, czy część z was zna, on tę tezę głosi co najmniej od trzech swoich ostatnich książek. Że tam, gdzie działa prawo, nawet jak jest to ustrój nie za bardzo demokratyczny, ale gdzie działają prawa, gdzie działają urzędy, tam pogromy i inne zabójstwa na tle etnicznym czy innym są niemożliwe. Czy troszeczkę z tych twoich ustaleń nie potwierdza tą tezę, chociaż nie do końca. Czy mógłbyś się tutaj troszkę nad tym zastanowić, jak się twoje obserwacje mają do tej tezy Snydera, że tam, gdzie państwo i prawo, tam pogromy są utrudnione? W Rosji działo państwo i prawo i pogromy to bywały, więc ta teza Snydera jest może efektowna, ale nie do końca prawdziwa. Nie chciałbym i teraz falsyfikować to, kto wymagał czegoś innego. Ja powiem o czymś innym w związku z tym twoim pytaniem. To znaczy, że to jest tak, bo twoje pytanie może być o to, nie było państwa i prawa w tym czasie, w związku z tym pogrom był możliwy, bo nie było władz polskich we dworze. Prawda? Że wychodzą Ukraińcy, wychodzą oddziały ukraińskie i jest anarchia właśnie. No ale nieprawda. Jest dowództwo Wojska Polskiego, jest komenda obrony narodowej, jest służby tego. Policja żydowska. Generał Roja wydaje polecenie wprowadzenia sądów doraźnych natychmiast i Mączyński to bojkotuje. W dodatku na drugi dzień komendant obrony chyba wydaje odezwę zachęcającą do pogromu, która też jest cytowana w tej książce. W związku z tym to nie można powiedzieć, że nieobecność struktur władzy jest powodem tego pogromu, tylko wprost przeciwnie. Działanie niektórych struktur tej władzy są powodem pogromu. Ale z drugiej strony to MSZ, nowo powstał MSZ, wysyła, zauważmy się, MSZ istnieje tydzień i MSZ wysyła swoich ludzi, żeby sprawdzić, co się tam stało. Sędziego wysyłają też władze, które istnieją dwa tygodnie, polskie władze wysyłają jednak komisję, która ma to zbadać. Więc ja myślę, że pewne elementy w twojej książce, ja rozumiem, że to jest trochę ambiwalencja, ale jednak pewne elementy wskazują na poparcie tej tezy, że jeżeli się konstytuują prawne władze, to one w jakiś sposób mogą zatrzymać. Mogą zatrzymać. Oczywiście, ale nie chodzi o to na temat tej władzy. Witek, mów głośniej. To, co jest fascynujące dla mnie w tej książce także, to jest to, że tam jest wymienione parę nazwisk dowódców wojskowych polskich. Nie banalnie. Nie poruczników, tylko pułkowników, nazwisk dowódców, nazwisk, które później pojawiają się w dalszej historii Polski. Nie mówiąc o generale Sikorskim, który był premierem Polski. Jak się czyta te dokumenty, to nawet jeżeli część z nich nie jest być może zachwycona tym pogromem, to oni w gruncie rzeczy nie wykorzystują może ograniczonej, ale jednak władzy do tego, żeby to powstrzymać. Jedyny, który, że tak powiem, jasno, że tak, ale też to nie jest wprowadzane w życie, to jest generał Roja. A cała reszta pułkowników, generałów rozładowskich i na potwierdzenie... No trochę później. Ale na, jak spojrzy się potem pół roku później na to, jak się zachowywali kontyngent poznański, jak się zachowywały Helercy, co się działo w wielu innych miastach,
które okazuje się nie miały pogromów, tylko miały egzekucję. To ta władza, jaka ona by nie była, może ograniczona, ale była władza, wojskowa władza. Nic nie zrobiono, żeby powstrzymać tych żołnierzy. Wręcz ich zachwalano. Dlatego to budziło trochę we mnie właśnie takie ambiwalentne myśli, bo częściowo tak, prawda, że to było, tu się nie sprawdzała ta teza Snydera w całości. Proszę, bo jeżeli masz opis sytuacji, że oficerowie na koniach strzelają w powietrze i mówią, rabujcie Żydów, my tylko w powietrze strzelamy, a wolno ich rabować, no to oficerowie to jest władza, to są ich dowódcy. No tak, ale on mówi o państwie prawa, no tak, o strukturach administracyjnych, o państwie prawa, o regularnej policji no i tak dalej, tak, 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 a nie o władzy wojskowej. Władza, to jest władza jako istota, która można coś zapanować. Na drugi dzień już byli zaresztowane zbrodniarze. Jako, że musiałem się przygotować do spotkania wczoraj w Kosenarze, to jest początek pogromu. Jakbym mówił pogromu. Piąta rano i co słyszy jedna z ofiar tego pogromu? Słyszy Mazurka Dąbrowskiego, przepraszam, jeszcze nie był hymnem polskim, ale jednak był nieoficjalnym. Tak. I pomyślmy sobie o tych ludziach, którzy, że tak powiem, od tego momentu przyszły hymn polski kojarzą jedną rzecz. Gwałtem, morderstwem, rabunkiem, spaleniem, czyli jedno wielkie nieszczęście. I te dyskusje na temat, dlaczego oni nie informowali, przypominają mi te dyskusje, dlaczego pokolenie Holokaustu, naszych rodziców, dlaczego tak naprawdę zaczęli o tym Holokauście mówić, no tak naprawdę to od 20 lat po. 30 lat. Nawet później. Mi się wydaje, że to jest niezwykle interesująca. Wielka grupa społeczna mieszkająca w Lwowie po prostu, że tak powiem, nie czuła, że ma jakiekolwiek prawa do prawdy, prawa. No i oczywiście ten element tego, że my w pewnym wieku ludzie interesujący się historią Polski. W ogóle o tym nie mówimy. To jest dla mnie fascynujące. Jak to jest? Czy to się zmieni w dzisiejszej Polsce nacjonalistycznej i narodowej? Ja sobie zadawałem pytanie chwilę o to, co by się stało właściwie, jakby się ułożyły relacje polsko-żydowskie, jakby się kształtowała postawa polskiego społeczeństwa, gdyby w okresie międzywojennym tego nie zamieciono pod dywan, to by się odbyła jakaś dyskusja publiczna, które zabrałyby głos autorytety, łącznie z Kościołem, który zachował się oczywiście jak zwykle haniebnie, bo przemilczał całą. Być może byśmy tych antysemickich późniejszych wydarzeń. Nie wiem, także to, że ten szkielet w polskiej szafie tkwił od 100 lat, miał swoje konsekwencje, nie tylko ten zresztą, konsekwencje dla postaw społecznych. Ale na to odpowiedzi nie mam. To pytanie, które sobie zadaję. Być może umieściliśmy wielu różnych... Nie, to jest prawda, że w naszej wizji historii Polski całe to zaognienie polsko-żydowskie, obecne od początku, co najmniej od początku XX wieku, obecne przez lata 20. Morderstwo na Narutowiczu, ONR, to wszystko w podręcznikach szkolnych, to nie mówię, bo tam się upraszcza, ale nawet w uniwersyteckich podręcznikach, to wszystko było tak pokazywane, żeby tego za bardzo nie było widać. No zabił wariat Narutowicza, prawda? No ale nie zabił wariat Narutowicza, tylko zabił Narutowicza po ogromnej kampanii antysemickiej, która trwała tydzień, w której rzeczywiście Stroiński brał bardzo, bardzo, bardzo silny udział. I wszystkie inne epizody. A ONR był zakazany Piłsudskim w 43, czwartym. Ale mówimy ciągle o wcześniejszym. Jak wynik, także, tak jest zakazany. Także ta historia rzeczywiście zaczyna powoli
nabierać troszkę innej perspektywy. Czy ona się zmieni, czy w podręcznikach szkolnych, uniwersyteckich będzie coś innego napisane, trzeba czekać i pracować w tę stronę, żeby tak się stało. Ale myślę, że droga jest długa. No właśnie. No tak, ale... Samych rabinów trzeba zapytać, dlaczego oni zwykłych niewinnych ni w czym, Żydów prostych, zwykłych ludzi, sprowadzali na taką rzeź, na takie stosunki, przeciwieństwa. Ja swoje spotkanie. Dobrze? Jeszcze mam pytanie oczywiście o Kościół. Dla mnie osobiście, żeby zrozumieć to wszystko, co się działo od 18 roku na terenach Polski, to jedwabne, to trzeba spojrzeć na polskiego kościoła, szerzenie antysemityzmu. Rodzina Ulmów. I tak dalej. Czytam w całości właśnie tylko jeden dokument, to jest odezwa arcybiskupa Lwowa Bilczewskiego, która została przez niego wydana już po wygaśnięciu pogromu, czyli 25 grudnia 1918 roku, a odczytana w kościołach tydzień później i opublikowana w niektórych gazetach lwowskich. I ona się nazywa odezwa czy list w sprawie rozruchów przeciwżydowskich. Możecie Państwo tą odezwę w całości przeczytać w tej książce, bo ona nie jest długa. Ale ona też coś mówi. Dlatego, że po pierwsze arcybiskup Bilczewski, który został kanonizowany przez Jana Pawła II, jest świętym Kościoła katolickiego. W tym odezwie pisze, że bardzo należy się cieszyć z odzyskanej niepodległości, ale jego martwią dwie rzeczy. Pierwsza to są trudności w zaopatrzeniu w żywność, a drugie to fala rabunków i napadów, która się przetoczyła przez Lwów, nie wskazując w ogóle, że to chodzi o Żydów. I on potem pisze na końcu tej odezwy, że on wzywa swoich wiernych, żeby oni nie brali udziału w tym wszystkim, bo o ile są winy po stronie Żydów, niech osądzi sąd ludzki i boski. I to jest wszystko. Tam nie ma cienia współczucia dla ofiar. Nic. Właśnie tylko z tytułu się dowiadujemy, że chodzi o pogrom. I rzecz jeszcze ciekawsza. W prasie lwowskiej ta odezwa okazała się bez nagłówka w sprawie rozruchów przeciwżydowskich, tylko sam list. I również w dokumentach wydanych w marcu 1919 roku ona jest również bez nagłówka. Dlatego, że wtedy już przyjęto koncepcję, że to nie było pogromu. Rozruchy przeciwżydowskie już brzmiały źle w mediach, więc w ogóle zdjęto ten nagłówek. Ale w dokumentach Bilczewskiego, wydanych w 1924 roku po jego śmierci, które wyszły drukiem i z których ja przepisałem tą odezwę, pisze wyraźnie w sprawie rozruchów przeciwżydowskich. I to jest jedyny głos Kościoła katolickiego w sprawie pogromów. A trzeba pamiętać, że na Zamarszczyznie były co najmniej dwa duże kościoły katolickie. Tam dzisiaj są grekokatolickimi i biskup i cały kościół doskonale wiedział, co się dzieje w dzielnicy żydowskiej. Także taka była postawa i później już nic więcej nie było, żadnego nabożeństwa w intencji ofiar. Oczywiście nabożeństwa intencji ofiar walk polsko-ukraińskich. Były uroczystości na cmentarzu, chowanie, ale z punktu widzenia kościoła nie było pogromu. Krótko tylko można, właśnie w tym kontekście, ale również nawiązując do pytania o reakcję na pana książkę w dzisiejszej Polsce. W dzisiejszej Polsce, no, która jest często przedstawiana na zasadzie takiej dykotomii, no, są siły progresywne, otwarte i są siły bardzo narodowo-nacjonalistyczne i tak dalej. No, ale gdzieś w tym wszystkim mamy jakieś, czy przynajmniej można mieć nadzieję, że jest pewnego rodzaju odrodzenie, czy właśnie wewnątrz część polskiego kościoła. Ja się tak zastanawiam, jak to jest dzisiaj, w szerszym kontekście, reakcje na może nie tyle pana książkę, tylko i wyłącznie, tylko w ogóle stosunki, bardzo ciężką historię stosunków polsko-żydowskich w dzisiejszym kościele katolickim po Janie Pawle II, po nazwaniu antysemityzmu grzechem,
po wprowadzeniu Dnia Judaizmu oficjalnym dniem w Kościele katolickim. Czy można mieć optymizm w tym kontekście? Czy coś się zmienia? Czy widzi Pan w polskim kontekście dzisiaj, powiedzmy w takim duchu Jana Pawła II, czy katolicyzmu liberalnego, otwartego, jakieś tendencje, które są pomocnicze, które są konstruktywne w tym, co może Olga Tokarczuk nazwała spojrzeniem twarzą w twarz? To jest pytanie, na które trudno mi odpowiedzieć. Natomiast ja właściwie mówiąc, odpowiem na pańskie pytanie inaczej, dlatego że jak mnie pytają czasami, o czym jest ta książka tak naprawdę, to ja mówię, że to jest książka o nienawiści. To jest książka o nienawiści do innego. To jest książka, która to nienawiść jest wprowadzana do języka politycznego. W oparciu o tą nienawiść buduje się hasła polityczne, tworzy się obraz wroga i to prędzej czy później prowadzi do zbrodni. I to doprowadzi do zbrodni we wrogu. To jest właśnie to. I w tym sensie ta książka jest przestrogą dla współczesnej Polski. Gdzie nie, oczywiście hasła antysemickie funkcjonują i stają się coraz bardziej powszechne i publiczne, ale zaczyna być już wrogość do innego Polaka, nieprawdziwego Polaka, prawda? Że to hasło nienawiści i wykluczenia jest politycznie rozgrywane przez polską prawicę w sposób absolutnie cyniczny i skuteczny. To po zamachu smoleńskim, po śledztwie smoleńskim takie stawiamy. W tym sensie to jest ta książka o nienawiści, w tym sensie ona powinna być przestrogą dla Polski współczesnej i w jakimś stopniu jest. I w Kościele katolickim na szczęście są ludzie, którzy się sprzeciwiają antysemityzmowi i w społeczeństwie polskim. I też to mówię, to jest dzisiaj, Polska jest inna. Wtedy Żydzi byli sami kompletni. Tylko ten jeden tekst z Struga i potem ten jeszcze Babiańskiego, jeszcze parę innych i żadnego wsparcia z polskiej strony. Dzisiaj, kiedy się pojawiają jakieś antysemickie hasła, ekscesy, są całe ruchy społeczne, polskie, które się temu przeciwiają publicznie, demonstrują i wspierają. Więc to jest na szczęście już inna Polska i mam nadzieję, że ten proces, który w Polsce się odbył przez ostatnie lata, będzie kontynuowany i on zmieni polskie społeczeństwo i ten element nienawiści, nie tylko do Żydów, ale do innych, będzie w Polsce wygasał. No przecież 96 polskich Polaków zabitych pod Smoleńskim, Putinem. Także to takie możliwe, że tym optymistycznym akcentem, niestety, odrobinę optymistycznym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy nabyć książkę Grzegorza. Tu jest mój adres literacki. To jest to Kolbu idzie 10 książek. One wszystkie w tym tygodniu dojdą. I chciałbym ją mieć odebrać ludzie. To jest po tym adresie Stara, Wielkoletnie fotografera Fundacji Antyfundy Droga u Nową Wilbora Beron.